No witam wszystkich, tu GamersDen. Gramy dzisiaj w Gwinta, zgodnie z harmonogramem. Natomiast dzisiaj taki śmiechowy odcinek trochę, bo tam jeden z was podał mi kiedyś w komentarzu taką informację, że są jakieś mody, które coś tam zmieniają w Gwincie wygląd postaci i tak dalej. I ja sobie takiego moda zainstalowałem. I dzisiaj sobie zagramy dlatego właśnie deckiem na Niedźwiedzi Rytuał. Ale jeszcze jedną rzecz tu muszę zmienić. Właśnie, bo sobie zapomniałem o tym. Chciałbym sobie wyrzucić tych grasantów dwóch, a wrzucić sobie chciałem... Nie, grasantów miałem wrzucić, czy kogo? Nie grasantów, grasanci spoko. Chciałem wyrzucić opancerzony drakkar, a wrzucić z piąteczką... tych panów. O! Deck jest taki se, także nie należy się tu spodziewać jakichś specjalnych sukcesów, ale chciałem wam pokazać na przykładzie tego decku właśnie nową postać, którą tutaj mamy. Przede wszystkim jest inna moneta z trzema paskami, bo to jest motyw taki, że tak powiem, dresiarski trochę. I teraz tak, mamy taką postać, o, z Falbloda w dresiku z trzema paskami, zajebisty. Druga opcja jest oczywiście czerwony dresik jeszcze. I to jest jedna z tych modyfikacji, które są akurat dostępne w tej paczce. Do tego jest jeszcze, są dwa rewersy kart, taki i taki. Ja sobie zostawiłem ten. No i jest jeszcze, chyba jest jakaś plansza dodatkowa, tylko ni cholery nie wiem. Rok dzika zima? Nie, to już było. Czy to jest ta nowa plansza? Bo nie wiem. Nie, chyba też nie. Generalnie nie wiem, ale chyba jest. I do tego jeszcze są karty. Jest zmieniony Pawko Gale, jest najfajniejszy. Pokażę wam po tej grze, jak wygląda Pawko. Z siatką z Biedronki. Zajebisty. Z tym, że no akurat nie Pawko Wiadomowskoja, więc tutaj akurat nie... go nie pokażę w graniu, ale najwięcej kart się właśnie pozmieniało, jeśli chodzi o Svalbloda. Totem Svalbloda się też zmienił, bo jest... już widzę, że nieciekawie. Tarczowniczka. I może być, powiedzmy, Grasant. Ok, zaczynamy. No to ja sobie ustawię obrońcę. Z tarczą lub na tarczy! I gramy dalej. Zmienił się totem z Falbloda, pokażę wam zresztą. O, widzicie, oczywiście ma trzy paski, musi być. I tutaj pierwotny zew, ta łapa też w dresiku taka. Fajnie to wygląda, ale Pawko Gale miażdży po prostu. Teraz sobie ustawimy Berserkera. Strzała w tyłku ciebie, nic mi to... Znajdź sobie własne jabłko. Bardzo ładnie. Modron Freya jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. Spróbujemy tak. Cały mig polega na tym, że w pierwszej rundzie no fajnie by było wygrać, ale nie jest to takie jakieś bardzo konieczne, nie za wszelką cenę na pewno. No i mamy lojalności, mamy Haralda. Cerys sobie wykorzystamy jeszcze chyba, miejmy nadzieję. A poszła trutka, no to go też zatruje zaraz, nie szkodzi. Na bliskie starcie w takim razie Cerys. Teraz razem!
O, i niedźwiedź Svalbloda, jak widzicie, też ma taki, rozrywa mu się dresik właśnie. Też fajnie zrobione. Odejdź, póki możesz. Przyjemnie te karty wyglądają, nie można powiedzieć. Dobra, wystawimy sobie kapłana w takim układzie. I on myślę, że już niedługo... Myślę, że on już niedługo spasuje. Chyba, że coś grubego wystawi. Dobra. No to ja teraz sobie pojadę z Grasantem. A wystawmy tą babeczkę. Mamy dwa silniki w tym momencie ustawione. No i spasował, dobra. No to ja też. I teraz mamy jedną kartę straty, no nie? Ale w drugiej rundzie wartałoby też pocisnąć trochę. Więc spróbujemy tak zrobić. O ile się będzie dało. Dwóch grasantów mi jest chyba niepotrzebne. Takie coś. No wymienimy jeszcze tego. O, widzicie. I Tyrgwi jeszcze się udało go załapać. Dobra. Echa nie mam co prawda, no ale to już trudno. Okej, okay, no to zaczniemy od Haralda, proszę bardzo. Teraz Tyrgwiego i Haralda bym sobie chciał zostawić na ostatnią rundę. Mamy Olafa, nie mam co prawda teraz na ręce tego właśnie, Wildkarla, ale Olaf też dobry akurat, nie? Ludzie tylko nie pierdolło. Dobra, no to strzelamy, nie? Kuła choparce, zarobię z Pinsena. Jak on ma zdolność? A, zagrywa kartę z siódemeczką. Dobra. Muszę ponownie przestudiować manuskrypty. No i spasował. Dobre. No to zagramy sobie wojowniczkę. Zdechniesz wreszcie? Czy jeszcze ci mało? Okej. No to zagrajmy Olafa. Poziomki zbierasz. A strzały w łeb to zabrać nie chcesz? No i dobra, i mamy 11 punktów przewagi. Co ja jeszcze mogę wyciągnąć tutaj z grave'a fajnego? Kapłana mógłbym wyciągnąć. No to dobra, zróbmy tak. Ofiara dla Freyi. Wyciągniemy sobie kapłana. Strzelimy sobie w tego typka jeszcze. Wzmocnimy go i koniec tury. Szumi woda, szumi las. Rada Izengrima.
drugi typek, dobra. Fenrir, Ted Tyrant jest 7 punktów w plecy. Że powinien to sobie spokojnie jedną kartą wyrównać. Już 8. Chociaż no, jedną kartą to nie jest tak do końca spokojnie, ale zakładam, że ma tam na pewno jakieś mocne karty już teraz na ręce zostawione, więc raczej mu się to uda bezproblemowo. Tak czy siak będziemy mieli... O, Wielki Dąb wszedł. To całkiem spoko nawet. To mi się podoba. No i teraz mamy tyle samo kart, on zaczyna, czyli ja mam ostatnie słowo. Teraz fajnie by było mieć Wildkarla albo to Echo skeligijskie, żeby go sobie przywołać. Na razie się nie udało, zobaczymy. Grasanta, gdybyśmy... O, jest Echo, dobra. Pierwotny Zef jest wbrew pozorom też spoko, tylko że nie wiem, czy będę w stanie go zużyć. Wymienię. A, i tak przyszedł drugi. Bo nie wiem, czy on będzie miał takie słabe jednostki teraz, żeby tam dwoma damage'ami śmiertelny cios odpalić. A nie mam nic innego, co zadaje damage'e w tym momencie. Także pod tym względem lipa. Małe driady dwie. O, no to mała driada będzie jak znalazł. Brokiland dba o swoje dzieci. Dobra. I ja też. I mamy dresiarza następnego. Dobra, teraz sobie odpalimy Haralda. Brązowa karta wojownika z cmentarza. Wszyscy do broni! No to oczywiście, że wojowniczka. Spójrzcie tylko dzieciaczki na swoją elegancko. Dzielną mamusię. Aha, tylko echem nie przywołam tego, nie? Bo on ma 9. No właśnie, musiałbym mieć śmiertelny cios. To gorzej. Chociaż ten zadaje damage, nie? Jest szansa, że może walnie w taką strażniczkę na przykład. Las zwróci się przeciwko wam. To by było dobre. Teraz sobie odpalimy tego wojownika i zobaczymy, nie? Jest, udało się. Jeśli jej nie wzmocni, no to będzie git. A, no nie wzmocnił, dał tylko... No, tego się pozbył, dobra. No jest to jakiś plan. Klan Tyrsak! Klan Angrej! Razem! Skaza. A, no i jemu się tworzą jeszcze wędrujące drzewce, to też jest następny typek. O 8 sobie go wzmocni. No dobra, to powinniśmy to wygrać wbrew pozorom. Tylko ludzie kurwi. Chyba. Chociaż. Nie wiem. Bez problemu. Okej, okay, no to się udało nawet. Całkiem fajnie poszło. Powiem wam, że to chyba pierwszy raz, jak mi się udało wygrać tym deckiem. A teraz wam jeszcze pokażę ten. Pokażę wam jeszcze Pawko Gale'a. Nowa talia, powiedzmy, że to będą skoja, wszystko jedno co. Chociaż na kartach wam mogłem w sumie pokazać, no to no, nieważne. Pawko, o. Widzicie, jaki jest zajebisty Pawko z cebulą w torbie z Biedronki. Wąsem, elegancko, wszystko jest. Jeszcze ponoć poprawili tą drugą kartę, tylko to była...
To była karta. Nie, no dobra, tworzenie talii. Kurde, to była karta chyba Nilfgaardu. Zaraz, zaraz, zaraz. Frakcja. Nilfgaard. Kojarzycie tą kartę, co Jason Slama na niej jest. Nigdy nie, za cholerę nie wiem, jak ona się nazywa. Nie przypomnę sobie tego na pewno. Mniej więcej wiem, jak wygląda tylko. I tą kartę też oni przerabiali. No nie wiem, nie będę tego szukał teraz, bo to bez sensu. W każdym bądź razie jakby no ta karta też jest lekko przerobiona. Chociaż tak rzadko nią gram i tak rzadko ją w ogóle widzę w użyciu, że tak naprawdę to to nawet nie wiem, widzicie, w jakiej jest frakcji, ani co robi, ani jaka była przed przerobieniem, też nie kojarzę do końca, więc ciężko mi jest powiedzieć, ale no ona też tam była jakoś modyfikowana. Dobra, zagramy sobie jeszcze tym śmiesznym deckiem jeszcze raz. To nie ten, to ten. No i sru, lecimy z dresem dalej. Nie wiem, co muszę zrobić, żeby sobie odblokować czerwony dres. Chyba muszę odblokować postać Svalbloda na drzewku. Znaczy drzewko Svalbloda tam jest gdzieś na pewno. Naktisel Metal. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Dobra, co mamy? Mamy totem tym razem. Dwóch grasantów nie potrzebuje i tarczowniczki też nie potrzebuje. Tym razem nie mam Cerys, no nie? Jest trochę lipa. On zaczyna. Co tu ma? Zemsta brązowej sojuszniczej jednostki. No dobra. Ma mało reakcji ten deck zasadniczo. Jest niezbyt dużo damage do rozdania. Może by się tu przydał jeszcze jakiś, nie wiem, nawet zwykły piorun Alzura czy coś. Przeciwnik zaczyna. Ja larwa Endriagi, wiadomo. To ja sobie wystawię totem z Svalbloda. Totem z Svalbloda też dobry. Pokutnik, czyli leci pokrzepieniami i to grubo. Przede mną się nie ukryjesz. Okej. Okay. Polecimy tym kolesiem. Na razie tylko tyle. I potem tak sobie kapłana sobie ustawimy tutaj. Pomiędzy totemem a tym kolesiem. A grasantem odpalimy tego drugiego bankarta. Tak to chyba rozkminimy. Tylko nie chcę dawać krwawienia gościom, którzy mają pokrzepienie, bo to jest trochę bez sensu. Po prostu łatwiej im będzie uruchomić pokrzepienie w tym układzie. No i Gern to już jest inna sprawa. Teraz sobie odpalimy kapłana tutaj. Napełnij nas gniewem. Teraz sobie pochłonię pokutnika, jak tylko będzie miał okazję, na razie jeszcze nie ma. No ale ja mogę już grasanta. Kto ma dość odwagi, żeby się bić z Wildkarlami, co? Okej,
No i mamy wyrównane. Przy czym ja mam engine działający cały czas, a on nie, więc... A on ma wbrew pozorom jeszcze nawet krwawienie, więc nie może po prostu sobie spasować. Mata Huri, no dobra. Tego tańca długo nie zapomnisz. Drugi Grasa. Okej. No to ja sobie odpalę w takim razie Haralda. Wilhelm, nie wygłupiaj się! No i mamy go przebitego. I teraz nam łatwo go będzie przebijać stosunkowo, bo możemy Haraldem zadawać damage i jeszcze boostować sobie obrońcę. Więc jest w sumie nawet spoko. No i Grasantem możemy też podziałać. No też on ma sporo pancerzy, więc jest duża też szansa, że trafimy z tego drucha w Haralda w kogoś z pancerzem. A tego byśmy nie chcieli. Żeby wszystko w życiu było takie proste jak... No i jest, poszedł w końcu ten typek. To było pewne, że tak się to skończy. I Endriaga pochłonie sobie tego z krwawieniem. Okej. No to mamy trochę do odrobienia. To powiedzmy, że tak. Harald to jest jedna rzecz. No, oczywiście, że trafiło właśnie w pancerz. Drugi Grasant. Będziesz błagał o śmierć. A, na Endriagę wrzucimy. I w drugi pancerz poszło, oczywiście. No i brakuje nam jeszcze 11 punktów, więc trzeba się liczyć z tym, że on chyba raczej w tym momencie spasuje. Możemy jeszcze zrobić tak. I możemy jeszcze zrobić... Koniec tury, no nie, nic już nie zrobimy więcej. I teraz jak ma Geralta Igni, no to jesteśmy w dupie. No ale jakby spasował, to ja tą jedną kartą go jeszcze przegonię chyba. Miotacz petard, no to. Nie ma granatu. Dobra, mamy 10 punktów do odrobienia. Bijcie na alarm! Tak zagramy. No i teraz nie może spasować, bo dostanie, jak ja spasuję, to on dostanie 3 punkty, że tak powiem, będzie różnicy, plus on ma jeszcze krwawienie, więc jednym punktem by przegrał, gdyby spasował i ja spasuję też po nim. Więc to już jest całkiem spoko. No, idealnie. A nie, remis. No ale dobrze. A teraz kto zaczyna przy remisie? Źle to policzyłem. A no tak, bo tu jest jeden punkt i tu jest jeden punkt. To są 2 punkty. No właśnie. No to nie do końca dobrze, ale coś się wymyśli. A może jedną tą wymienimy. Jakby tą odpalił, no to by było 8 punktów, jakby nie patrzeć. Hmm. 7, no bo 1 damage jeszcze. Chociaż mogę ją odpalić kapłanem. Nie, wymienię. A, drugi typek przyszedł. Dobra.
średnio najeża. Ja zaczynam. Aha, czyli on ma ostatnie słowo, no to sobie może Ozrela wystawić w ostatnim słowie. Nie, no to przegramy. Przegramy to na 100%. Nie mamy Haralda też. No ale zaczynamy od tego typa. Strzała w tyłku, czy wie? Nic mi to. Jeszcze zbroja, tak? A nie, gorzej. Miruna. O sile 4 lub mniejszej. To tak go załatwimy. Inaczej. A, jak go zabiję, to przechwyci. Dobra, czyli muszę najpierw tak. Przyjmij nasze ofiary! W ten sposób nie ma żadnej jednostki siłą 4 lub mniejszej. Z tym, że on ma jeszcze jedną Mirunę na ręce, nie? Trzeba się z tym liczyć. Detlafik. No dobra. To jest trochę punktów, nie powiem. Przerżnąć to przerżniemy, tylko kurde, tylko ile? Czego tu szukasz? Manticora. I teraz pochłonię tą Manticorę, nie? A jeszcze nie. Jeszcze nie pochłonął Manticory. No to zagrajmy sobie w takim razie tego typa. Zdechniesz wreszcie? Czy jeszcze ci mało? A tutaj sobie o jeden tego obniżymy. Bo i tak muszę gdzieś zużyć jeden ładunek jeszcze. Bo trzy wchodzą w Wirtkarla, nie? Więc jeden ładunek musiałbym gdzieś zużyć. Ten się zboostuje, więc jak gdyby chciał Manticorę pochłonąć, to wtedy zabije mi tego z czwóreczką. Będzie dobrze. Teraz co by nie było, to muszę zagrać Tyrgwiego. Teraz niestety jak zagram Tyrgwiego, no to on będzie miał następny cel, żeby mi go przejąć ewentualnie Manticorą. Znaczy Manticorą zniszczy mi najsłabszego, a Miruną przejmie mi tego, bo on będzie miał czwórkę. No i to jest lekko problematyczne. To walimy Tyrgwiego na razie. Masz mój miecz i wszystkie nasze topory. Tylko w kogo? W tego muszę, bo jak nie, to on go pochłonie po prostu.
A tak to jeśli kogośkolwiek pochłonie teraz z tych ludzi z zemstą, to i tak zginie potem. Więc to jest chyba lepsze rozwiązanie niż po prostu w najsilniejszą pustynnicę. Teraz jednego dresa mi przejmuje, drugiego dresa mi rozwala. Zależy co zrobi. No ale jeszcze może niszczyć jednostki niepohamowanym głodem, więc akurat niepochłonięcia nie musi w ogóle zastosować. A, zemsta wszystkich sojuszniczych jednostek, no to jest masakra. No, to teraz to już polegliśmy po całości. Polegliśmy po całości, on jeszcze ma dwa ładunki, czyli może mi Mirunę spokojnie rozwalić. Tylko Miruna mu nic nie da już w tym momencie, ale... No mógłby Mirunę rozwalić, a jeszcze zapewne ma Ozrela w ręce, więc... Same te dwa ładunki mu tak naprawdę... No ile? Daje mu tyle, co Ekima ma punktów, czyli dwa punkty mu każdy ładunek daje. To jest 4 punkty za ładunki plus... Prawdopodobnie Ozrel, tak myślę. Więc tu ustawimy Wildkarla teraz. No to przebiliśmy go raptem 3 punktami, więc to jest za mało. Kejran, no to Kejran jest 6 plus 4 z ładunków, to jest 10 punktów jeszcze dorzuci do tego wszystkiego. A, plus jeszcze szczury, to nawet troszkę więcej, ale nie musiał nawet. No rozłożył nas po prostu na łopatki. Dobra. Takie życie. Bez drugiej rundy to tak niestety nie poszło za dobrze. A to wszystko przez to, że źle sobie policzyłem punkty w pierwszej rundzie. O jeden punkt się pieprznąłem. Ale sami widzicie, fajny dowódca, dresiarz Svalblot. W księdze nagród jest do odblokowania, dokładnie ten w czerwonym dresie muszę sobie odblokować. Jest jeszcze fajniejszy. Ale fajne są, tak naprawdę fajne są te rewersy. To one mi się podobają naprawdę, całkiem spoko zrobione. Ten jak, do tego jakoś tak bardziej się przekonałem niż do tego drugiego, chociaż ten też fajny. Także rewersiki w porzo. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie, to by było na dzisiaj na tyle. I kto wie, może jeszcze pogramy Niedźwiedzim Rytuałem chwilę. Ale już na pewno nie teraz. Na razie, do zobaczenia.